the battle to them. Siema, z tej strony Optimus. Dzisiaj poruszymy sobie temat dalszy, jakby tak powiedzieć, kontynuacji związany z takim poradnikiem, jak przygotować swoje konto, kiedy zaczynasz od w ogóle od zera, czyli zaczynasz totalnie, jakby tak powiedzieć, od totalnego, powiedzmy, nuba i chcesz popełnić jak najwięcej, jak najmniej błędów, nie jak najwięcej. Chcesz po prostu uniknąć, jesteś graczem free to play, więc na pewno taki poradnik, który już będzie teraz trzecim odcinkiem, na pewno wam się przyda. Jak dobrze pamiętacie, ostatnio rozmawialiśmy w tych poprzednich filmach, rozmawialiśmy o VIP, dlaczego jest bardzo ważny VIP, dlaczego bardzo ważne jest, jakby tak powiedzieć, przygotowanie się do danego skoku, czy też do danej gry na Nowym Królestwie, czy też dlaczego warto sobie znaleźć jakiś projekt skoczka i do niego potem dołączyć, lub też później dołączyć do jakiegoś innego sojuszu, który będzie lepszy, bo nie będę ukrywał tutaj, że jesteśmy graczami free to play, jesteśmy, jakby tak powiedzmy, troszeczkę takimi słabszymi low spenderowymi graczami, bardziej polegamy na tym, że inne sojusze i gracze inwestują, dostajemy tam, wiecie, złote skrzynki i tak dalej, no bardziej jakby tak polegamy też na innych graczach, więc to są takie, moim zdaniem, pomalutko podstawy, lecz kiedy już jesteśmy w tym sojuszu, wiemy, że mamy tego VIP-a inwestować w rubiny, wiemy, że złote główki zbieramy, nie rozwalamy ich na, no, dowódców z kiwiki 1, kiwiki 2, tylko je zbieramy. Wiemy też o tym, że no nie jesteśmy spenderami, chyba że jesteście, no to wiadomo, wtedy robicie, co uważacie za słuszne w KVK 1 i KVK 2, chociaż też bym uważał, że ciężko będzie to potem nadrobić na KVK 3, jeżeli chodzi, powiedzmy, o 2-3 dobre marsze do Opena, więc to na pewno jest ważne. Ogólnie powiem wam, że ten poradnik, moim zdaniem, przyda się wam z tego względu, że nie wiem, czy zauważyliście, ale Lilith będzie wprowadzała za niedługo coś, co niektórym graczom się nie podoba, z tego co już słyszałem. Niektórzy gracze mają do tego troszeczkę, jakby tak powiedzieć, problem. Chodzi o migrację na KVK 2 i KVK 3. Moim zdaniem fajnie, że to zrobili, dobrze, że to wprowadzili, bo skończy się to, że bardzo duże konta będą migrować na KVK 2 i tam sobie podbijać kapeki, bo dużo takich graczy było. I mi się zdaje, że to jest bardzo, bardzo mądre rozwiązanie w postaci Lity, kiedy oni to wprowadzą, bo na pewno to wprowadzą. To, co oni dodają do div feedbacków, to na pewno to się tutaj przydaje. Więc kwestia tutaj dla nowych graczy też będzie dużo wygodniej, że nie będziecie musieli się martwić tym, że będziemy grać w KHOK 2 i już trafią nam jacyś dużo super gracze i będzie wam się odechciewać grać, tak? Lub też na KHOK 3. Chociaż na pewno tam jakieś nowe konta zobaczycie, bo migracja, jakby tak powiedzieć, specjalna, którą mają królowie, będą dostawać, to na pewno no, będzie wykorzystywana dla tych właśnie lepszych kont. Tak zawsze się robiło i myślę, że to akurat jest dobrą opcją, żeby zostawić. Lecz przejdźmy sobie może teraz do tego, co robić dalej, kiedy no już mamy ten, mamy już tam mniej więcej nakreślony plan działania na naszego nowego konta. Wspominałem wam też tam o tych farmach, żeby sobie zrobić jakąś farmę i zbierać sobie surowce, żeby być no już tymi surowcami naprawdę na dobrym stosunku, tym bardziej, że pierwszy, jeżeli jesteśmy tacy low spendami, to T4 naprawdę w kiwiki 1, to mi się zdaje, że już raczej większość wybija, nawet będąc low spender, wystarczy już być aktywnym. Lecz też jak rozwijać tych fioletowych dowódców, o których wam o tym wspominałem, bo mamy z książki, wiadomo, robimy fort, robimy barbarzyńców i tak dalej, ale jak można ich jeszcze expić szybciej, bo nie każdy o tym wie, że można pójść i zbijać strażników. Wszystko należy się od waszego KD, na którym będziecie grać, lecz przeważnie zawsze się pojawia ktoś, kto organizuje takie, wiecie co, wiece, gdzie można chodzić i na przykład jak tutaj wam pokażę na przykładzie, powiedzmy, tej strefy czwartej, tam gdzie macie ołtarze, tutaj akurat tutaj u nas to są, wiadomo, forty lub też ołtarze, w Kingslandzie macie to jako świątynię, to pojawiają się tutaj strażnicy. Strażnicy, jak widzicie, dropią wam
różne runki. Niektóre runki dają wam dodatkowe PD do dowódcy, czyli dodatkowe EXP, niektóre sami jakby tak zbicie takiego, tylko zobaczmy sobie tutaj, samo zbicie takiego też nie ma, samo zbicie takiego no strażnika też daje dużo expa i najfajniej to robić w parę osób, bo wtedy każdy, który uderzy tego expa dostanie. Dzięki temu też możecie sobie szybciej maksować dowódców, których też będziecie wykorzystywać na kiwiki. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobra opcja. Oczywiście wykorzystujemy runy, które będą padać, żeby mieć jakąś runę do... oczywiście już wtedy będzie na kiwiki, bo ta runa to bardziej się pojawia na... Wikierze, gdzie zdobycie PD dowódcy, ale jeżeli będziecie mogli wykorzystać te steruny do ataku, obrony, żeby wam łatwiej było z tymi guardianami, no to na pewno wam taka rzecz się przyda. Takie jest moje zdanie pod tym względem i uważam, że jeżeli będzie jakiś tam puszczany u was, powiedzmy, wjazd, informacja, że wtedy robimy, zbijamy tych strażników, to naprawdę fajnie w czymś takim uczestniczyć, fajna jest przy tym zabawa. Pamiętam, jak na 390 generał Caster prowadził takie wiece, powiem wam, że robi to naprawdę fajną robotę i fajnie można sobie to, jakby tak powiedzieć, wszystko dograć, naprawdę wyekspić dowódców, nie, no bo wiadomo, jak nie będziecie puszczać full marsz, lub też będzie tam oznaczony limit, na przykład, że puszczam jeden marsz lub też dwa. Wątpię, żeby wam pozwolić, żebyście od razu mogli latać tam, powiedzmy, mamy 4-5 marszy i już latam nimi, żeby je expić, bo te ci strażnicy, jak każdy przyjdzie na tyle marszy, to ci strażnicy będą spływać tutaj limity. Jeżeli chodzi o ilość wojsk, czy też ilość marszy, na pewno będą nakładane. Bo tak przeważnie na tych królestwach młodych wygląda. Jeżeli chodzi ogólnie o informacje, skąd czerpać informacje dotyczące, jakby tak powiedzieć, z tego, że słuchajcie, król ma do was jakiś przekaz lub też ma jakieś informacje dotyczące waszej osoby lub też ogólnie wszystkich graczy z danej koalicji, czy tam powiedzmy sojusz, bo koalicja to jestem teraz w KVK. Tutaj zamiast koalicji będziecie mieli sojusz, ale jakiekolwiek ma oznakowania, które tutaj będą wam się wyświetlać, warto jest sobie przeglądać i się, jakby tak powiedzieć, tutaj nad nimi skupić i patrzeć, co one oznaczają, bo te oznaczenia są czasem w królestwie bardzo ważne. Tak samo jeżeli chodzi o tutaj jakieś związane z widzicie wiadomościami od króla, to na pewno takie wiadomości się wam na pewno tutaj przydadzą. Bo to też wam powie, będzie pokazywało królowi innym L4, jak wy jesteście aktywni i jak wy też słuchacie ich wytycznych. Nie będę ukrywał, że na danym królestwie bardzo jakby rada nakłada na to, żeby ludzie słuchali tego, co od nich dany sojusz lub też król wymagają, żebyście naprawdę się potem nie obudzili z tym, a uderzyłem tamtego, nie powinienem go uderzyć, dlaczego ja zostałem wyzerowany i tak dalej, dlaczego nad moją głową świeci się znaczek, powiedzmy, obrócone pięści w dół lub też kajdanek, potem będziecie mieć dziwko, więc naprawdę warto czytać maile króla, na pewno warto czytać marki i na pewno warto rozmawiać też z ludźmi z administracji, jeżeli czegoś nie wiecie, to się po prostu podpytajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o to, jeżeli byście nie wiedzieli, gdzie są R4 lub też nie wiecie, gdzie do kogo mielibyście się odezwać, no to tutaj macie, klikacie sojusz, wchodzimy sobie członkowie i tutaj macie rozpisanego króla, macie rozpisanych R4, do którego zawsze możecie napisać i to jest na waszym królestwie, jeżeli jesteście oczywiście w jakimś sojuszu i zawsze przypuszczam, że wam też odpowiedzą na pytania związane, jakby tak powiedzieć, z waszymi tutaj różnymi obiekcjami. Kolejna rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o ogólnie start w KVK, naszych, powiedzmy, kont takich free to play, też jest bardzo ważne, żebyście też z głową używali gwiazdy, przepraszam was, bo przez cały czas mi się pojawia tutaj ten, źle klikam,
gwiazdy, czyli tutaj te tutaj rzeźby gwiazd, bo to wam będzie pomagało potem szybko rozwinąć waszych dowódców. Teraz do czego zmierzam? Jeżeli na przykład mamy expa, czyli expimy, jakby tak powiedzieć, za te książki, expimy naszych dowódców, zobaczcie sobie tutaj, na przykład jak używam książkę, jest sobie tutaj expię Heralda, no to on jak dojdzie na przykład tam do, robimy go szybko, do 10 poziomu, tak, to mi, nie szkodzi mi to, to jak pojawia się taka strzałka, no to w tym momencie wiecie, że mamy do wykorzystania rzeźby gwiezdne. Czyli tutaj będziemy, każdy ta ilość tych rzeźb, tak tutaj widzicie, tak na przykład ja używam, to mogę go zboostować wyżej o ten jeden poziom. Czyli też odblokowałem jego umiejętności. Każda, jakby tak powiedzieć, tam umiejętność też się wiąże z tym, że pojawiają się pop-upy, czyli pojawiają się takie dodatkowe, jakby tak powiedzieć, nie nagrodę, po prostu opcje do kupienia z gier. No i tutaj rodzi się pytanie, czy kupować w ogóle te wszystkie takie tańsze pop-upy, gdzie mamy rzeźby, mamy też, jeżeli chodzi o tam tak, złote rzeźby i te rzeźby gwiazd, czy je kupować, też tam mamy rubiny, mamy VIP-a. Powiem tak, no jeżeli macie możliwość inwestowania jakichś tam mniejszych pieniążków, bo to będzie gdzieś 25 złotych, to róbcie. Tak samo nie odkrywajcie od razu dowódców złotych. Jakbyście mieli jakieś dowódce, po prostu pisałoby nad nim do przywołania. Nie przywołujcie, bo zaraz wam się pojawi pakiet, który daje wam 10 złotych głów, który jest naprawdę ważny i moim zdaniem warto coś takiego sobie zachować, kiedy na przykład będziemy mieli pieniądze, żeby to sobie zakupić, bo to jest coś, co wam potem pomoże w rozwinięciu, jakby tak powiedzieć, waszego konta. Ale wracajmy do kwestii tej, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Znajdźmy sobie tylko pana tutaj Heralda, zboostowałem go i powiem się, od razu poleciał mi do góry. Heralda zboostowaliśmy? Tak, Heralda. No i tutaj pojawia się, jak mieć tą strzałkę. No i te umiejętności też, jak macie na przykład dane umiejętności, to też sprawdzajcie to, żebyście sobie mogli tutaj żonglować tymi umiejętnościami. Ja to wam pokażę akurat na Liu. Poczekajcie, wchodzimy umiejętności i mamy tutaj taką jakby zapadkę. Możemy sobie na przykład przesuwać, gdzie byśmy chcieli, żeby najpierw zrobił te rzeźby, które będziemy inwestować, żeby jak najbardziej one się powiedzmy rozwinęły, albo lub też żebyśmy ją wymaksowali jak najprędzej, żeby to nam nie latało po całej jakby tych czterech umiejętnościach. Więc warto o tym pamiętać, bo to jest naprawdę fajny tip, żebyście nagle potem się nie obudzili, a ja mam tutaj gdzie indziej, tam mam gdzie indziej, ja potrzebuję mieć tą pierwszą umiejętność na 5, no to niestety wtedy wam pozostaje reset i te resety czasem ludzie wykorzystują, chociaż teraz te resety, z tego co widziałem, tak gracze aż tak bardzo nie pchają w to. No ale czasem tak jest, prawda, że trzeba taki reset zrobić, bo się pomyliliśmy. I kolejny z tych takich informacji pop-upowych, to musicie też wziąć to, że kiedy na przykład robicie sobie już gear i mamy ten 16 poziom, pojawia nam się kuźnia, 16 poziom ratusza, to też jeżeli na przykład pojawia nam się gear i będziecie mieli tam możliwość też wykucia lub też będziecie mieli możliwość przywołania, no to też musicie pamiętać o tym, że kiedy tylko odkryjecie, na przykład ja dzisiaj kupowałem, pokażę wam, tutaj gdzie jest, broń pod piechotę. Jak tylko ją kupiłem, pojawił mi się do zakupu pakiecik tam za parę złotych, jeżeli chodzi o, tam dostawałem 4, ale nawet wam chyba go będę mógł pokazać, od razu mi się pojawił taki zakup pakiecik do 4, jakby tak powiedzieć, skrzyń materiałów, oczywiście rubinki, VIP-y. Przy tamtym, co rozmawialiśmy wcześniej, macie po prostu złote głowy i kiedy przywołujecie na przykład dowódcę, macie złote głowy i macie oczywiście VIP i tam macie też rzeźby. Więc, no i rubinki, prawda? Więc to są takie jakby tak pakiety, które warto sobie zrealizować i je mieć, jeżeli macie te pieniążki. Jeżeli na przykład pojawia wam się, powiedzmy, rzuciliśmy tutaj, otworzyliśmy skrzynkę i z tej skrzynki pojawił nam się, powiedzmy, cały ten, powiedzmy, secik tego, którego jeszcze nie odkryliśmy, no to warto go nie odkrywać, dopóki nie będziecie mieć pieniędzy, bo znowu jak odkrycie, pojawił wam się ten pakiecik do rozwinięcia, jakby tak powiedzieć,
waszego konta na kolejny pułap. Jak widzicie, takie niektóre mniejsze rzeczy, nawet dla low spenderów, są bardzo przydatne, bo low spender to jednak osoba, która gdzieś tam jakieś pieniążki jednak wrzuca. Więc warto takie rzeczy sobie przetrzymać i kiedy będziemy mieli pieniążki, wtedy to wykorzystać, bo niestety kiedy to użyjecie, macie tylko godzinę na zakup tego i to się wam pojawia tu w prawym górnym rogu i to potem po prostu znika. Nie będziecie tego mieli, nie wykorzystacie i będzie totalna klapa. Do czego tu jeszcze byśmy bili, jeżeli chodzi o to? Bo takie najważniejsze rzeczy, te, które chciałem wam powiedzieć, jeżeli chodzi właśnie o gear, jeżeli chodzi o te takie pakiety, które na pewno możecie dużo zyskać, chyba wam powiedziałem. Jeszcze tak się zastanawiam, czy jeszcze tutaj jakieś rzeczy wam nie powiedziałem, jeżeli chodzi o to. Na pewno też, aha, no w sumie tak, jeżeli też będziecie, jakby tak powiedzieć, tworzyć te szkice, abyście mieli już mobilizację sojuszu, to pamiętajcie, że jeżeli robicie jakiś gear, przygotujecie podane KVK, zostawcie sobie ten gear, bo to się, mówię, się nie pali jakoś bardziej. Jeżeli jesteście w okresie jałowym, a to nie powinien wam się palić, już robię ten gear, bo muszę go mieć, tylko zostawcie sobie, wykorzystujecie go na mobilizację sojuszu, żeby zdobyć kolejne punkty, to też wam pomaga, jakby tak powiedzieć, w kolejnych nagrodach, tak, czy tam jakichś pułapów, które tam sobie zakładacie. Jeżeli ktoś nie wie, co jest mobilizacja sojuszu, to na szybko wam pokażę. Tak wygląda mobilizacja sojuszu, która wam się pojawia. Wykonujecie tam zadania, macie ich 10 do wykonania, ogólnie możecie mieć 11, ale wtedy wykorzystujecie 600 rubinów na wykupienie jeszcze jednego zadania, czyli tego 11. Więc to jest taka rzecz, która moim zdaniem się też przydaje wam, też wam się przyda, jeżeli chodzi o rozwinięcie tego konta. Ale to już mówimy o takich rzeczach, gdzie już też przygotowujemy to, przede wszystkim pod to KVK3, żeby zrobić te marsze, żeby naprawdę mieć fajny gear. No i też musicie się zastanowić, jak zaczynacie już tak szykować się, w co będziecie chcieli iść, czy tak jak wam mówiłem w poprzednim filmiku, w kawalerię, łuki, czy też piechotę. Trzy te, jakby tak powiedzieć, opcje mają bardzo dobrych dowódców. Więc warto się na tym zastanowić, bo w tym momencie też możecie zbierać sobie gear pod na przykład, przykładowo piechotę. Wybrałem, że będę grał, nie wiem, William Wallace i Liu, no to zbieram sobie tutaj te materiały, głównie zbieram oczywiście kamień, bo kamień jest głównym takim materiałem dla gearu pod piechotę i zbieram sobie te tutaj jakby tak wszystkie kartki czy też zwoje, żeby osiągnąć ten maksymalny tutaj, jak widzicie, o, pokażę wam na przykładzie tutaj rączek piechoty, no to brakuje mi trzech i jeżeli się pojawi, to będę mógł sobie ją zrobić. Oczywiście to też kosztuje trochę golda, więc jeżeli jesteście pewni jakichś tam swoich decyzji, jeżeli chodzi o gear i wiecie, że on wam się przyda w danym momencie lub też przy danym KVK, to wtedy jest warto wydać tego golda. Jeżeli nie, to zbierajcie pomału całego seta i przykujcie się na przykład wszystko na raz. I wtedy też przygotujcie się troszeczkę na golda. Więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o taki mini poranik dotyczący przygotowania jakby tak nowego konta pomalutku do najważniejszego, jakby tak powiedzieć, etapu, czyli wejścia w strefy takiego, powiedzmy, już pełnego odpalenia tego konta, czyli do strefy trzeciej. No, nazwijmy to strefą trzecią, tu chodzi bardziej mi o KVK3, bo tam po prostu będziecie mogli to, co będziecie zbierać przed 2 KVK, kolekcjonować i przez cały czas dbać o to konto, żeby je wyszczelić nim na KVK3 naprawdę w powietrze. No to jest właśnie te zbieranie główek, ten gear, tworzenie tego gearu bisowego, więc tyle ode mnie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy, komentujcie, lajkujcie, jeżeli macie jakieś tu obiekcje co do tego, co powiedziałem, piszcie, komentujcie, z chęcią popiszę, z chęcią odpowiem na wasze pytania. Tyle ode mnie, trzymajcie się, na razie, hej!